Cześć, witam Was na kanale Typowy Futbol. Na samym początku chciałbym Was prosić o zostawienie subskrypcji oraz łapki w górę. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to bardzo pomoże. Szybko o promocji i przechodzimy do kuponów. Jeżeli nie macie konta w BetClick i zarejestrujecie się z kodem promocyjnym, który znajduje się w pierwszej linijce opisu pod filmem i wpłacicie 50 zł, to dostaniecie 100 zł od BetClick i możecie od razu grać za 150. BetClick potraja Wasze środki na start. Jeśli wpłacicie mniej, to i tak dostaniecie 200% od depozytu. Dodatkowo, jako że jesteście moimi widzami, dostaniecie bonus w postaci 20 zł. Nikt obecnie na rynku nie ma takiej oferty, a nie wiadomo, jak długo będzie ona trwać. Jest to promocja dla nowych użytkowników, dlatego pod najbliższe mecze, dosłownie jak znalazł. Odsyłam Was do pierwszego komentarza pod filmem. Pamiętajcie, z kodem typowy VIP150 można korzystać. A teraz przechodzimy już do kuponów. Dzisiaj znowu lecimy z typami, tym razem będziemy typować sobie mecz Bayernu Monachium z FC Köln. I tak patrząc na te typy, to jak sami widzicie, na Bayern Monachium, na ich wygraną jest 1.18. Także tutaj no słabo się po prostu zarobi, jeśli będziecie obstawiać ten typ. Gole gdzieś tam, te typy na bramki także nie są za ciekawe, bo nawet jeśli obstawicie sobie powyżej 4,5 bramki, to kurs jest tylko 2.30, a nie wiadomo jak to będzie, bo sami wiecie jak to było w ostatnim starciu Bayernu. Dlatego ja tutaj przygotowałem dla Was dwa typy, ale nieco na inne zdarzenia. Musicie zjechać sobie tak jak ja teraz na sam dół. Dobra, jak widzicie tutaj już liczba celnych strzałów zawodnika i wybieramy sobie Thomasa Müllera. Szukamy Thomasa Müllera, bo na innych zawodników te kursy są także tutaj słabe albo takie, że no mogą nie wejść po prostu. Müller musi oddać plus jeden celnych strzałów na bramkę, czyli muszą być to dwa strzały na bramkę i muszą być one celne, żeby ten kupon nam po prostu siadł. Kurs na to zdarzenie jest 1.70, także typ bardzo ciekawy, a przy okazji możecie na nim ciekawie zarobić. Jeśli chodzi o moje drugie zdarzenie, to będą to przejęcia piłki. I ja sobie tutaj wybieram Jerome Boatenga, na którego kurs jest 2.57. Boateng musi przejąć przynajmniej 3 razy piłkę w meczu, żeby nam ten kupon siadł. Czy jest to możliwe? No oczywiście, że tak, bo przecież Boateng jest środkowym obrońcą, także to leży po prostu w jego zadaniach. I myślę, że powinno nam to siąść. I ja sobie gram w tych kuponach 2 razy po 50 zł, ok? I do wygrania mam 187 zł, także całkiem ciekawa sumka i miejmy nadzieję, że nam to po prostu siądzie. Te typy są najciekawsze i no nie ma co ukrywać, że raz, że są ciekawe, a dwa, że po prostu mają jakieś wyższe kursy. No i ja już sobie zakład postawiłem. Jak widzicie, mój zakład już został postawiony, nawet przez przypadek zrobiłem to dwa razy. No ale trudno, miejmy nadzieję, to najwidoczniej jest rządzenie losu, żeby po prostu ten kupon nam siadł. No i co? Nic, czekamy po prostu na wygraną. No i ja standardowo w filmie mam dla Was konkurs. Wytypuj dokładny wynik spotkania pomiędzy Bayernem Monachium a FC Köln. Osoba, która jako pierwsza poda poprawny wynik, wygrywa 50 zł na typowanie w BetClick. Oczywiście komentarze dytowane nie będą brane pod uwagę. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest subskrypcja kanału Typowy Futbol oraz zostawiona łapka w górę pod tym materiałem. Zapraszam Was także na moją grupę na Facebooku, gdzie także sporo się dzieje. Jeśli do niej dołączycie, zarejestrujecie się z linku, który jest w opisie pod filmem i w specjalnym poście podacie nazwę swojego użytkownika, otrzymacie bonus w postaci 10 zł na betowanie w BetClick. Wpadajcie, bo naprawdę warto. W tym materiale ode mnie to już wszystko. Jeżeli chcecie usłyszeć o jakichś innych typach, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Na sam koniec mam jeszcze do Was prośbę. Wyraźcie swoją opinię na przedstawione przeze mnie typy w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Na koniec jeszcze proszę Was o subskrypcję i łapkę w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!